Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, witam was w kolejnym odcinku z Isaaca i dzisiaj coś nietypowego, dlatego że zdecydowałem się zrobić swoje podejście alternatywnym Lostem, jednakże żeby ono było znośne i żeby dać siebie po prostu dużo, no to tutaj zdecydowałem się najpierw nagrać podejście, a dopiero później je komentować już z przyszłości, więc jest to pierwszy odcinek tego typu z Isaaca, z jakim będziecie mieli do czynienia, z jakim w sumie ja mam do czynienia, no i powiem wam, że podejść naprawdę miałem dużo i tutaj jest faktycznie takie, które zdecydowałem wam się pokazać. Może zacznijmy od tego, że resetowałem podejście, żeby zdobyć Book of Shadows. Na początek jest bardzo dobre na Losta, jest to tak naprawdę item, który ułatwia sprawę, gdyż bardzo dużo itemów w przypadku alternatywnego Losta, tych defensywnych, zostało wyrzuconych, żeby gracze nie oszukiwali, znaczy nie oszukiwali, może to zbyt dużo powiedziane, żeby po prostu nie było tak łatwo. Na przykład był ten liść, który pozwala stać w miejscu i robić tam rzeczy, no to już na przykład nie można w ten sposób, dajmy na to, nie można mieć 9 żyć od Deadcata i wiele, wiele innych przedmiotów, infami, wszelkie defensywne przedmioty zostały wyrzucone, no ale jest pula takich, które właśnie sprawdzają się dobrze i które jednak zostały, czyli na przykład wcześniej wspomniane przeze mnie Book of Shadows, na które nie trafiłem, za to trafiłem na Lemageton, czyli książkę od alternatywnej Betanii, ją zdobyłem, kiedy zabiłem Delirium, alternatywną Betanii, i zdecydowałem się jednak to podejście pociągnąć dalej, bo jeszcze dostałem Cricket's Buddy, które powoduje niezły tutaj rozstrzał, jeśli chodzi o tirsy, no to dużo, dużo strzelam po prostu. Jeśli ktoś nie wie, to z Lemagetonu mogę sobie respić itemki z puli danego pokoju i udało mi się zdobyć tutaj ołówek, który co jakiś czas tak strzela chmarą tirsów, więc naprawdę dobrze. Tutaj dodatkowo jeszcze z tego, co widziałem, no zdobyłem parę przedmiotów, jakieś tier zapy, grzybka zdobyłem, który mi niestety obniżył właśnie obrażenia, ale zwiększył tam tier zap i nie tylko, więc nawet fajnie to wyszło na początek, bo miałem dosyć fajny ten damage, może nie był on w statystykach widoczny, jeśli chodzi o obrażenia faktyczne, tak tier zap tutaj bardzo dużo robił jeszcze z tym ołówkiem i tak dalej, no i wiem, że będę musiał się sprężyć, że wam tutaj w miarę możliwości na bieżąco opisywać, dlatego powiem wam, że tutaj jeśli chodzi o alternatywnego Losta, to nie jest tak, że on ma same wady, dlatego że wywalono mu z puli itemy, które dają życie, więc te itemy, które są tak naprawdę dla niego bezużyteczne, no nie możemy na nie trafić, co jest sporą dosyć zaletą. No i teraz jak mam Treasure Room, to znowu taki, no niezbyt przedmiot, bo może nas przeteleportować do jakichś tam Secret Roomu, Treasure Roomu, ale akurat teleportowało mnie do Secret Roomu, który ma kiełbaskę, więc fajnie to wyszło, bo wszystkie statystyki poszły w górę. No i powiem wam, że jeśli chodzi o wyzwanie alternatywnego Losta, no to nie myślcie, że jestem aż takim dobrym graczem, znaczy, no jest to jakieś wyzwanie na pewno. Powiem wam szczerze, że niezbyt mi się podoba pod tym względem, że jest to tak naprawdę drugi Lost i tylko troszkę utrudniony. No i tyle mogę powiedzieć, trochę drugi raz to samo. Niemniej jednak jest to i tak wyzwanie, dlatego zdecydowałem się nagrać ten odcinek. No i jeśli chcecie, to mógłbym nawet zrobić jakąś kompilację tych podejść, które już były fajne, ale się nie udały, bo jeśli mam być szczery, to jest jakieś moje około może 30 podejście. Winstreak płakał, z przerwami do tego podchodziłem, ale jakoś to wyszło. Jak widzicie, moje obrażenia już naprawdę robią wrażenie, na drugim piętrze jest wpyte. Lemageton oprócz tego, że... O, i tutaj Soul of Lily wypadło, czyli zrobi mi losowego familiara, ale dało mi dosyć słabego. Berkano i Awas. Jeszcze dodatkowo i tu Trapdoor się zrobił z Awas, więc to akurat tutaj bardzo korzystnie nam posłużyło. I jest Mums Eye, dlatego będziemy jeszcze z głowy strzelać z tyłu. I chciałem powiedzieć, że Lemageton tworzy duszki i na Losta jest to bardzo fajny przedmiot, dlatego że tych duszków raczej nie stracimy, no bo ogólnie staramy się tą postacią unikać, więc duszki raczej przetrzymają dość długo, a nawet jeśli, no to przytankują tirsy, dlatego Lemageton jest taki dobry na alternatywnego Losta. Ogólnie jeśli ktoś chce przechodzić tą postacią, czy maksować sobie ją, no to polecam w pierwszej kolejności wymaksować wszystkie inne
inne, bo jest mnóstwo itemków, które mogą się przydać i to jeszcze zobaczycie w tym podejściu. Mam nadzieję, że materiał będzie dosyć fajny do oglądania, bo muszę się nieźle nastarać, żeby dopasować swój głos do tego, co się dzieje, a nie chcę też robić cięć w faktycznym podejściu, chyba że już naprawdę ograniczymy ich ilość, żeby tutaj po prostu nic się nie rozmywało, żebyśmy nie wyprzedzali faktów i tak dalej, mój komentarz. Nie wspomniałem jeszcze o Holy Cardzie, który powoduje, że mamy tak naprawdę Holy Mantle jedno na całe podejście, ale te Holy Cardy można znajdywać podczas tego podejścia i bodajże niektóre karty zostały zastąpione z jakąś tam szansą, no z jakąś tam szansą po prostu, więc jeśli naprawdę nam się poszczęści, no to będziemy w stanie więcej obrywać, na więcej mieć Holy Mantle. W Devil Roomie użyłem sobie Lemegetonu i dostałem pod te takie duszki, które też będą ze mną strzelały, no i jeszcze wziąłem sobie takiego czerwonego ducha. On jest bardzo fajny na Losta, dlatego że jeśli zabije przeciwnika, no to z niego wylatuje, jest szansa jakaś tam, że wyleci czerwony duch, który najpierw bije, tam leci do przeciwnika, jest samonaprowadzający, a jak już coś tam obrażeń sobie zada, no to wybucha. Po piętrze jeszcze sobie chodzę, bo się zastanawiałem, co w tam trzerumie zostawiłem, bo jakoś wiecie, tutaj akurat miałem Alzheimera, no i jeszcze chciałem zobaczyć Secret Room, ale ku mojemu niestety zaskoczeniu niezbyt pozytywnemu, nie było tam nic ciekawego. I co, już chyba lecimy na następne podejście, widzicie, że się nieźle wykoksiliśmy, też nie wszystko na pewno opisywałem, tam w którejś minucie dostałem PhD, bodajże jak do Trapdora zszedłem, no i jeszcze mam Tear Zapał, łącznie z moimi tymi bubkami czarnymi mam naprawdę fajny damage, bo tirsy się, powiedzmy, bardzo dużo tych tirsów leci przed moją postać, dodatkowo to wszystko się rozbryzguje, raz na jakiś czas też efekt ołówka może wejść, że jest taka chmara właśnie tirsów i widzicie, że już na ten moment sieje pogrom. Tylko jest tutaj jeden problem, że za bardzo, jeśli chodzi o obronę, to mogę mieć kiepsko. No ale miejmy nadzieję, że będą jakieś fajne jeszcze tutaj przedmioty defensywne, nie jakieś, dajmy na to Soulhearty, po co mi Soulheart, oczywiście. Jest pula itemów, które na Tainted Losta naprawdę są dobre i wciąż, powiedzmy, w tym najwyższym tierze moim zdaniem będzie Book of Shadows, ale też na przykład jakieś Algis się niesamowicie przydaje, D1 się niesamowicie przydaje, bo można kopiować sobie Holy Carda, to tak też właśnie robiłem w jednym z podejść. No a w kolejnym Treasure Roomie mamy coś defensywnego akurat, więc dobrze się złożyło Orbital, który coś tam osłoni, chociaż akurat jeśli chodzi o Orbitali, to ja niezbyt potrzebuję, bo wciąż mam duszki, nie? Chociaż fajnie, że ten Orbital akurat osłania te duszki, nie wiem czy widzicie. No i dostałem też z Lemegetonu kolejną taką kostkę z krwią, która trochę bije do przodu i akurat żałowałem nieco tego, bo może być tak, że ta kostka na przykład rozwali jakąś muchę wybuchającą przede mną, albo ogólnie przeciwnika, którego rozwalić nie chcę. To byłoby naprawdę niefortunne. No i właśnie dlatego, że tak męczyłem tego Tainted Losta, to zdarzały się po prostu dni bez odcinków na moim kanale, bo jednak chciałem tutaj dokręcić tę postać, albo chciałem z nią coś tutaj porobić, żeby był fajny jakiś odcinek. No i męczyłem, aż się doigrałem i trochę mi to za długo zajęło. Też nie wiecie, ile nerwów przelałem, ale no cóż, było warto. Dostałem też Wheel of Fortune, wiecie, z pytajnikiem. To jest odwrócona karta, też o nich za bardzo nie mówiłem na nagraniach. To jest karta akurat, która... To nie jest Wheel of Fortune, która jest zwykła, tylko to akurat daje losowy efekt z pokoju kostkowego, czyli może nam dać na przykład D100, albo nie wiem, coś na piętrze pozmieniać całym, dlatego trzeba z tym uważać i to już taka ostateczność, wziąłem tylko dlatego, no przylepiło mi się do łapek. A widzicie, że z Pipem radzę sobie tutaj bez problemu, akurat odpycham też jego oczy, które we mnie wlatują, schowałem się za kamieniem i dobrze to wyszło. No i tyle w zasadzie, tutaj jeśli chodzi o Pipa, to dosyć fajnie zszedł, dostałem też Perfection. To jest trinket, który jest niesamowity na Losta i jest wiele przedmiotów, które działają z nim po prostu świetnie. Jednym z tych przedmiotów jest bodajże Ghost Pepper, czyli taka papryczka duchowa, duszna, nie wiem jak to przetłumaczyć, no wiecie, taki duszek, papryczka, on wysyła niebieskie ognie i one właśnie zależą od szczęścia, czyli częstotliwość wysyłania tych ogni zależy od szczęścia i bije to bardzo, bardzo dużo. Jak już się zdarzy ten przedmiot w podejściu Lostem, to naprawdę jeśli chodzi o damage, nie trzeba się martwić do
dosłownie niczym, bo bossowie padają w parę sekund. I to też miałem w jednym z nieudanych podejść, ale padłem przez głupotę. Użyłem też Lemegetonu w Treasure Roomie i dostałem taki przedmiot, który mi robi oczy dookoła głowy, które też mają szansę na to, żeby tirsy wystrzelić. To też jest dosyć ważny podejść w tym... Podejść? Ważny item w tym podejściu. Ważny podejść w tym itemie. Dlatego o nim tutaj wspominam, bo widzicie, że dosłownie z każdej strony mi wylatują te tirsy i bardzo dużo ich wylatuje. Możliwe, że ten efekt też zależy od szczęścia, ale tutaj akurat wolę nie szerzyć dezinformacji, bo nie jestem pewien co do tego. No i w Secret Roomie znalazłem książkę, która odkrywa mi niektóre tam pokoje, Secret Roomy, i dostałem tym samym Bookworma, bo już wcześniej dwie książki podniosłem, dlatego tirsów będzie jeszcze więcej. To jest niesamowite, więc widzicie, że akurat jeśli chodzi o to podejście, to już układa się świetniej, żeby na takie trafić. Znaczy, może inaczej, dałoby się trafić lepiej i na lepsze podejścia trafiałem, ale akurat to pozwoliło mi iść dalej i nie wywalić się jeszcze przez głupotę, więc idziemy na, to już będzie Depths 1, tak? Nie, Flooded Caves 2. No trochę tutaj się pospieszyłem, pomyłeczka. O Perfection nie wspomniałem jeszcze tego, że jest to trinket, który daje nam 10 laka, dokładnie, 10 laka, nie więcej, nie mniej. No i stracimy go w momencie, kiedy oberwiemy. A jako, że Lost i tak już nie może oberwać, znaczy jeśli umrzemy, tam oberwiemy, to kończy się podejście. No to jest to bardzo korzystny dla nas jednak trinket. I to też chciałem powiedzieć, bo tutaj dosyć dużo skrótów myślowych zastosowałem, a zdaję sobie sprawę, że nie każdy grał Lostem, czy nie każdemu się udało do tego dojść, czy po prostu osiągnąć, dostać ten trinket, dlatego o tym właśnie mówię. Jeśli chodzi o tego alternatywnego Losta, to dlatego na niego miałem takie parcie, że akurat tą postacią zaczęła grać moja dziewczyna, dosłownie biurko obok, komputer obok. Jak ja widziałem, że coś już się jej udało, bo tak w miarę równocześnie graliśmy i tam doszła, zabiła Isaaca, Blue Baby, to po prostu już tak mi zaczęło coś pękać, że powiedziałem sobie, nie, ja też muszę to zrobić. Też musi mi się w końcu udać, ja nie odpuszczę, dlatego tak bardzo tryhardowałem i aż do przesady, bo taka zazdrość we mnie była, że jej się udało, tam poszczęściło się ze wszystkim. No i w końcu wydaje mi się, że jest się czym pochwalić. Jeśli chodzi o to piętro, to też może tak komentując, co tutaj się dzieje. Jeśli chodzi o itemki z Lemegetonu, to myślę, że już dawno zdążyliśmy się wszyscy w tym pogubić. Ja sam dokładnie, gdy używałem go, to tylko sprawdzałem, czy jest to coś pozytywnego, czy negatywnego. A bardziej czyhałem na to, żeby sprawdzić, czy z Lemegetonu w ogóle da się dostać jakieś itemy, które są zablokowane dla alternatywnego Losta. To znaczy, czy ja mogę na przykład dostać Holy Mantle z Lemegetonu, gdy ten los normalnie nie może go tam spotkać gdziekolwiek. No i chciałem to sprawdzić, dlatego tak bardzo klikałem w Treasure Roomach i nie tylko. No i koniec końców doszedłem do tego, że no nie wystarczyło mi, że tak powiem, tutaj użyć, żeby jednak to potwierdzić, ale wydaje mi się, że można jednak z jakimś tam prawdopodobieństwem powiedzieć, że raczej Lemegeton też ma zablokowane te itemy. Jak widzicie, specjalny pokój z łóżkiem i tak dalej, no nie miał niestety zbyt specjalnych itemów. Pile, bo używałem sobie, bo mam PhD z Lemegetonu. No i cóż, tutaj troll bombka, a przed nami treasure room i co tam ciekawego w środku? Aris, akurat no przedmiot, który da nam trochę speeda, więc ja w sumie się ucieszyłem. Raczej z innych tutaj zastosowań, czy z innych właściwości tego przedmiotu nawet nie myślałem, żeby korzystać. No i to, co na pewno wkurza w przechodzeniu Lostem, to niesamowicie te kamienie z kulcami. Ja wiem, że one zostały tak specjalnie zrobione, żeby jednak wszelkim Lostom utrudnić wchodzenie i krycie się za kamieniami, przynajmniej w niektórych pokojach, no tak niestety jest, takie są realia. Tutaj jeszcze mamy sklep, więc wypadałoby sprawdzić, bo może jakaś bateryjka by była, czy coś. I moi drodzy państwo, tu jest bardzo fajny przedmiot, czyli Birthright. Jest to przedmiot, który dał nam jedno życie więcej. I zapytacie, ale Mangetsu, miało nie być jakichś defensywnych przedmiotów, żyć, deadcutów i tak dalej, a tu dostajesz jedno życie więcej. To jest wyjątek od tego wszystkiego, dlatego że zaczynając od tego, skąd się wziął ten przedmiot.
przedmiot. To jest przedmiot, który zdobywa się, kiedy... czy odlokowuje się, kiedy zabije się Jacobem i Isał Blue Baby bodajże. I to ten papierek ma... zupełnie różne zastosowania w zależności od postaci i ja to nazywam takim ultem, można powiedzieć, swoją drogą, aż ten boss tutaj pada. Taka specjalna, powiedzmy, właściwość do każdej postaci, każda ma inną. Niektóre postaci, na przykład Tainted Judas, nie ma żadnej nowej tam właściwości, nic mu się po prostu nie dzieje. Akurat Tainted Lost dostaje jedno życie więcej. W Devil Roomie sobie wziąłem Ocular Rift, dlatego że stwierdziłem, że z tym szczęściem będę robił bardzo dużo czarnych dziur, które będą przyciągały i może pomogą jakoś trzymać przeciwników ode mnie, ale tutaj akurat muszę przyznać, że jest to broń obosieczna, dlatego że mam skontakt i mam jeszcze te oczy dookoła głowy i po prostu mogę we wszystkie strony robić te portale, również za siebie, i jeśli przeciwników dociągnie za mnie, no to trochę klops. Widzicie, że tych portali za mną trochę się jednak robi. Wracając do tamtego przedmiotu, to jest jeden z tych przykładów, dlaczego właśnie powinno się jednak tym lostem grać po odblokowaniu wszystkich postaci, bo jednak mają one, jeju, jak poleciał akurat na moich oczach tutaj jeden z mobów bardzo z taką prędkością, bo akurat właśnie jest dużo bardzo pomocnych przedmiotów lostowych i to jest jeden z nich. Kidney Stone dostałem, także będziemy mogli jeszcze szybciej strzelać. Wow, zobaczcie, jaka chmara, jeszcze te portale. Jak ja to zobaczyłem, to miałem po prostu efekt wow i musiałem aż zatrzymać grę i się podzielić screenem z tego, co się stało, więc muszę chyba zrobić cięcie. Już wtedy wiedziałem, że oj, będzie się działo. Dalej się tym jarałem, choć chyba na początku nie dotarło jeszcze do mnie, że to za sprawą Kidney Stone'a zrobiłem tyle tych portali. Jeśli chodzi o sklep, no to nic ciekawego. Standardowo tu pewnie sakiewkę zaraz sobie kupię, dlatego że będę chciał Holy Carda. No zobaczymy. Jeszcze Secret Room udało mi się odkryć, ale tutaj skrzyneczka i oczywiście te portale robię. Taki dosłownie wyżyk tych czarnych dziur. A w skrzyneczce item pod speeda, akurat dla mnie bezużyteczny, bo mam już dawno speed na maksa. Jeśli będziecie widzieli jakieś momenty, w których ja pauzuję grę, to prawdopodobnie dlatego, że chciałem się pochwalić tym, co miałem, albo przeanalizować, co tu się w ogóle dzieje. No raczej to pierwsze, no chciałem tam wysłać gdzieś na Discorda czy coś. No i idąc na bossa, jest Brownie, więc nic ciekawego, ale się bałem, że mi poprzyciągają te czarne dziury do mnie, te wszystkie moby i pociski we mnie. Na szczęście nic takiego się nie stało. Oczywiście dopiero po walce z bossem wystrzeliło to wszystko ze mnie jak z armaty. No i od tego momentu to podejście będzie mniej więcej tak wyglądało. Natomiast w Devil Roomie jest przedmiot, który za kasę zwiększa nam obrażenia, więc bardzo dobry w naszym wypadku, bo później nie będziemy mieli gdzie właśnie już tę kasę wydawać. Za to, jeśli chodzi o Lemegeton, tu stała się rzecz ciekawa, gdyż zdobyłem Goat Head'a, czyli bardzo dobry przedmiot na losta, bo przecież on może za darmo brać deale. No to gwarantowana szansa na Devil Room to jest super sprawa. Wtedy już poszedłem bodajże w dół, albo się jeszcze zastanawiałem, no co ty robisz, Mangetsu? Patrz, jak ty krążysz. Coś patrzysz chyba tutaj. Co ja próbuję? Nie wiem, czegoś szukałem chyba jeszcze. Tak pomyślałem, że może... Aha, jeszcze chciałem chyba Lemegeton sobie naładować, a nie chciało mi się dookoła iść. Jeszcze chciałem zobaczyć, co to za pil wyrzuciłem. No żeby, wiecie, upewnić się na pewno, że z przedmiotami... Upewnić się na pewno? Chyba nie mogę tak powiedzieć. No upewnić się, że z przedmiotami wszystko git. Aha, ja chciałem ogólnie tutaj naładować ten Lemegeton, dlatego że mam cały czas otwarty Devil Room, a na następnym piętrze już by była matka, więc nie wróciłbym się jakby, żeby naładować sobie te kontenery itemu aktywnego. I o to mi tutaj głównie chodziło, dlatego zdecydowałem się czyścić piętro. No a moim celem w żadnym wypadku i tak boss rush no nie jest, dlatego i tak bym nie poszedł, nawet gdybym w czasie się... Jeju, jak wciągnęło ich, tych z mózgami. Nie mogę dalej z tego. Nawet jak teraz oglądam sobie powtórkę, to wygląda to naprawdę zabawnie. No w każdym razie, jeśli chodzi o boss rusha, to i tak nie chciałem go robić. Za duże ryzyko stracenia dobrego podejścia na coś tak, powiedzmy, bliskiego. Początku, bliskiego początkowi gry, o.
bo Bostrasz wcale daleko nie jest, wolałem jednak iść gdzieś dalej. No i jeszcze jakiś secret roomik, jak widzicie Lemegeton też jest naładowane. No i to co mnie jeszcze zmartwiło tutaj, jak sobie montuję regularnie, o i Lil Abaddon mi wszedł z Lemegetonu. To co mnie zmartwiło, jak zmontowałem sobie tutaj trochę odcinka i cały czas ten głos dogrywam, że niestety, ale mi trochę się audio z wideo rozjeżdża, dlatego to też staram się poprawić, jeśli jakieś niedoskonałości będą, no to z góry za to przepraszam. No i poszliśmy na piętro wreszcie z matką Necropolis 2. I przed nami niestety bardzo niebezpieczny pokój, bo laser na dzień dobry. W którymś z tych nieudanych podejść właśnie tak się załatwiłem. Warto też przypomnieć, wow, ale zrobiłem tymi czarnymi dziurami. Warto też przypomnieć dla widzów, którzy za bardzo, no nie wiedzą do końca co się tutaj dzieje, że mogę przyjąć jeden hit jeszcze na siebie, dlatego że mam ten Holy Card użyty i w dalszym ciągu nie oberwałem ani razu, bo byłby ten taki efekt Holy Mantle, tego takiego krzyża, więc jeszcze no nie oberwałem. Tutaj skrzyneczka się wysadziła i Ace of Hearts, czyli w naszym przypadku bezużyteczna karta, i tu w sklepie zobaczyłem, że jest bardzo fajny przedmiot, niebieska klepsydra, bowiem pozwoliłaby mi po prostu wycofać się z pokoju, w którym oberwałem, czy to bym na przykład oberwał w Holy Carda, czy na przykład bym jeszcze nawet stracił drugi raz życie, no to mógłbym to wszystko wycofać, no i ładunki sobie odnowić. Natomiast w Treasure Roomie Tractor Beam, czyli idealnie dosłownie pod nasz Kidney Stone, już od razu chciałem to przetestować, jak to zobaczyłem, i zobaczcie jaką sieczkę to robi! Wow, po prostu wow! Temy zbierają się w coraz lepsze, natomiast ostatecznie zdecydowałem się zostawić ten Lemegeton. Stwierdziłem, no właśnie, że jak już nazbierałem dobrych itemów, no to no, już zrezygnuję z tego na rzecz właśnie większej ochrony, bo ochrony mi tutaj właśnie brakowało. Holy Card mam przecież tylko to życie jeszcze dodatkowe, a z Klepsydrą, skoro mógłbym cofać, jeśli bym oberwał, no to wychodzi, że jest to bardzo dobry przedmiot i bardzo fajnie mi się to wszystko będzie zgrywało. Myślę, że dosyć logiczna decyzja. No i jeszcze Lemegeton mógł nam dać jakiś negatywny efekt. O tym też nie wspominałem, że mogło nam na przykład dać Cursed Eye albo jakieś, no to coś głupiego po prostu. Może Cursed Eye by nie był aż taki szkodliwy jak na normalnej postaci, bo by nas nie teleportowało, skoro byśmy nie obrywali, ale i tak efekt sam w sobie jest dosyć wkurzający, prawda? No. I tutaj byłem też w Boss Challenge Roomie, ale tam był tylko Tearzap, którego ja oczywiście nie potrzebuję, bo Tearzap mam powalony z Kidney Stone'a, nawet skrzynką się bawię jakoś dziwnie. Też mam powalony z Tractor Beama i innych przedmiotów, dużo było Tearzapów. Znowu Brimstone'y, na takie pokoje trzeba najbardziej uważać, bo właśnie na takich się wywalałem głupio w innych podejściach. No i co, jeszcze tutaj chciałem pochodzić po piętrze, nie wiem, czegoś jeszcze szukałem tak dla pewności, ale już nie pamiętam czego dokładnie. No chciałem się jeszcze przejść, bo jeśli chodzi o... czekajcie, czy ja miałem boss room? Chyba nie odkryłem boss roomu, chyba tu jest boss room. No to dobra, to jednak do boss roomu idę. Myślałem z jakiegoś powodu, że tam po lewej stronie był. No, na o guziki się trochę martwiłem, mimo że miałem oczywiście klepsydrę, to po co zużywać. No i mamy boss room, już będzie matka. Mam też kartę Chariot, więc w razie czego kolejna metoda wyratowania się, gdyby coś poszło nie tak. Gdybyśmy na przykład oberwali w Holy Mantle, w Holy Card, to moglibyśmy potem wycofać i użyć tego Chariota albo no na różne sposoby. Widzicie, że kombinacji jest wiele. Aha, wiem co mnie tutaj mierziło, bo już sobie przypomniałem. Mierziło mnie to, że nie mam kluczy, a jest bardzo dużo skrzynek złotych i chciałem je zdobyć, ale ostatecznie z tego zrezygnowałem. Matka padła w parę sekund, bezproblemowo. Wziąłem sobie Polaroida. No i w Devil Roomie bardzo dobry item, bo Succubus, czyli zwiększenie obrażeń naszych, no i oczywiście same w sobie Succubusy też by coś tam biły. Więc znakomicie układa się coraz lepiej, no i nie pozostaje nam nic innego już chyba jak iść na The Room. Tutaj też zawsze tak przed pójściem w The Room rozglądam się po piętrze, czy na pewno czegoś nie zapomniałem. Już mam takie nawyki chore związane z używaniem karty The Fool, jak się idzie na The Beast. No i jesteśmy w The Room, czyli akurat są piętra, których bardzo nie lubię i bardzo się obawiałem.
No niesamowicie dużo tu obrywałem. Za to była skrzynka i zobaczcie, jest brimstone, bo skrzynka przeteleportowała mnie do Devil Roomu. Aż musiałem sobie zastopować. Jakaś głupia skrzynka, kurczę, z pokoju. Jak widzicie, też rozdzielczość się zmieniała, bo no przełączałem sobie, żeby screena walnąć tego brimstone'a. No i zobaczcie, wszystko mi się skombowało tak mniej więcej, że ktoś mógłby nawet powiedzieć, że to kombo jest gorsze. To znaczy tearsów więcej nam zdecydowanie leciało, a brimstone trwa przez jakiś czas i jest to prawda. Aczkolwiek brimstone też się kombuje z wieloma rzeczami, no i więcej bije. Dlatego stwierdziłem mimo wszystko, że i tak wezmę. No i widzicie, że robię nim pogrom. Bardzo dobrze kombinuje, kombuje się z itemami, na przykład z tymi oczami dookoła głowy, z Mom's Eye. No niestety tutaj pożegnaliśmy bodajże sprawę z Kidney Stone'em albo z Tractor Beam'em. Ale myślę, że do tego jeszcze wrócimy, tutaj wam takie oczko puszczę. No, jak widzicie, czyścimy bezproblemowo każdy pokój dosłownie w Deum. Jestem dość pewny siebie tutaj, mimo że są to piętra, których bardzo nie lubię. Można bardzo dużo tutaj oberwać z jakichś randomowych pocisków. Zauważyłem, że tak w Repentance niektórzy przeciwnicy się na szczęście zmienili. Są ułatwieni na przykład te takie larwy, które wyskakują. Nie wiem, czy wiecie, o które mi dokładnie chodzi, ale takie, które są jakby w kulach i po zbiciu ich lecą w naszą stronę. Kiedyś one były bardziej przewalone, przynajmniej takie mam wrażenie. No i tak samo jeśli chodzi o tego bossa, który był tym lepszym czubem. Ale to tam mniejsza. Szukamy teraz boss roomu, bo skoro już mamy takie itemy, no to po co mamy się tutaj zatrzymywać, grzebać po piętrze jeszcze Deum, gdzie niczego właściwie takiego dobrego nie ma. Tylko od razu chcę do boss roomu. Tutaj skrycie liczyłem, że jakoś Deum mnie tepnie do Devil Roomu, choć nie byłoby mi to do niczego właściwie potrzebne. To tak jakby już patrząc na skrzynkę od razu się ucieszyłem. No i jeśli chodzi o bossa, to jeden z łatwiejszych, ale jest on bardzo podatny na przyciąganie z naszych czarnych dziur, co widzicie, jak go wypręża. Przez co też się bałem, że w końcu wleci w nas. Na szczęście udało się go dość szybko wbić. Devil Room wszedłem już tak ucieszony, że mi się pojawił, a tam nic takiego nie było akurat. No, więc wszedłem, wyszedłem i poszedłem na następne piętro. Tu już jest piętro oczywiście z sercem matki. Serce matki na tym losie alternatywnym miałem już nabite, dlatego że raz dotarłem bodajże do katedry i w katedrze padłem, dlatego że item, który się nazywa Play Do Cookie, mnie... Użyłem klepsydry, ponieważ oberwałem w pokoju. Jak widzicie, nie chciałem tracić tutaj mojego holy carda i poszedłem w inne pokoje, żeby sobie nabić te klepsydry. Tutaj tak przerwę to co mówiłem. No i niestety, ale holy card został zdjęty ponownie przez to, że przyciągnąłem sobie za pomocą czarnej dziury przeciwnika na siebie. I to jest to, czego się bałem, czyli ta broń obłosieczna, niestety to przyciąganie, które jest perfection, trochę działa no tak różnie. Za dużo się tych dziur tworzy w moim miejscu i może mi na łeb przyciągnąć, co jest problematyczne. No i trochę minie, zanim podejmę decyzję o tym, żeby wyrzucić ostatecznie już ten przedmiot. Za to wyczyściłem co prawda ten pokój, ale zużyłem kartę Chariot, co mi się do końca nie podobało. I zdecydowałem, że użyję znowu klepsydry. No po prostu, żeby kartę odzyskać, stwierdziłem, że ona mi pomoże na hasza, na którego chcę jeszcze zdążyć. O tym zapomniałem powiedzieć, że chcę iść na hasza. Znaczy może inaczej, miałem świadomości, że się wyrobię w czasie na hasza. Natomiast, teraz właśnie wyrzucam perfection, żeby aż tylu dziur mi nie tworzyło. Tych czarnych dziur wciągających. Miałem świadomość, że mogę zdążyć na hasza, ale jeszcze nie byłem pewny, czy na niego pójdę, to chciałem powiedzieć. Na perfection poszło papa, bo czarne dziury, no były niepewne. Widzieliście, już dwa razy spowodowały, że przeciwnicy mi na łeb skoczyli. Co dobre dla mnie nie było szczególnie. Może właśnie gdybym miał to poprzednie jakby combo, które dość szybko eliminowało przeciwników, to jeszcze było to znośne. Za to z Brimstone'em widzicie, jak mi tutaj to działało. No i jeśli chodzi o Dice Room, no to D20, efekt D20 na cały pokój, czyli zamienia nam te znajdźki na podłodze w inne znajdźki. Dlatego jest to akurat coś, co no, użyłem sobie, byłem ciekawy, czy wyleci jakiś holy card, ale niestety nie wyleciał, bo na te holy cardy bardzo się czaję. No i tutaj pod sam ryj znowu mi przyciągnęło identyczny pokój, co ten, którym za pierwszym razem
tam oberwałem niestety na tym piętrze, więc trzeba mieć się na baczności. Tutaj jeszcze specjalny pokój i jest skrzynka anielska, z niej bomby. Po raz pierwszy, po raz drugi co? No skrzynka złota, trinket, no i za trzecim razem już nic się nie pojawiło, więc trochę taka słaba ta skrzynka, liczyłem jeszcze na jakieś itemki. No i już zmierzamy tak powolutku do samego... O, chodziło mi właśnie o te larwy, te w kulkach. One wydawało mi się, że kiedyś o wiele szybciej się roztrzaskiwały, przez co były bardziej problematyczne. Zajrzałem też do Boss Challenge Roomu, ale tam item na speed, więc mi nie był potrzebny. No i mamy wreszcie serce matki. Do tego też chciałem w miarę tak spokojnie podejść, więc jak teraz zniszczyłem oczy, to zauważyłem, że to kolejne oko może mnie walnąć. Nie mam do niego podejścia przez łzy, to postanowiłem, że się cofnę. Bo oczywiście jeszcze mam klucz naładowany do wzięcia, dlatego postanowiłem skorzystać z niego, żeby mieć pewne, że nie stracę życia, które mam, skoro Holy Card już zszedł. No głupio by było tracić na jakichś takich bossach, nie? A jak widzicie, przyciąganie od czarnych dziur działa świetnie i przyciągnęło wszystkie dziury. I otworzył się Devil Room oraz właśnie przejście na Hasha. W Devil Roomie Maw of the Void oraz Eye of the Occult, chyba tak to się nazywa. Wziąłem Maw of the Void, czy Maw of the Void, to się chyba czyta. Jak widzieliście, też dużo pauzuje gry, też wam to powycinałem, jak tam tylko się zastanawiałem, czy iść na tego Hasha, czy nie. I ostatecznie zdecydowałem, że pójdę do Bloom. No i otwieram sobie skrzyneczki, ja tu jakieś itemy, laka znowu zwiększają. Nie wiem, tak mi tego laka cisną, że masakra. Oraz Tears Up, które nic mi już też nie daje. W sklepie mamy skrzyneczkę, która nam zwiększa familiary, ale ja i tak wolałem oczywiście moją klepsydrę. Wziąłem też prezencik, zużyłem go tutaj. No i dostałem, to jest Montezuma's Revenge, tak to się nazywa, że mamy takiego Brimstone'a kupiastego z tyłka i mamy Rubber Cement, znaczy tak to zawsze czytam, czyli odbijanie Brimstone'a będzie bardzo fajnie działać, czyli niezłe combo pod nasze tutaj rzeczy. No i jeśli chodzi o te Montezuma's Revenge, nie byłem pewny, czy nam czegoś nie zastąpi, bo mało tego itemu używałem, się bałem po prostu. Tu jeszcze Lucky Toe, uznałem, że szczęście pomiędzy tym, co mieliśmy, a pomiędzy tym, co teraz mamy, będzie git. Całkiem, więc takie 6 brzmi dobrze. No jak widzicie, pierwsza forma Hasha nie jest problemem, ale go tak wciąga do tych czarnych dziur. Próbuję go wessać w lewo, prawo, trzepię go na boki. Pierwsza forma Hasha bez problemu. Natomiast druga, tutaj się zaskoczyłem, ale też bardzo dobrze nasze czarne dziury tutaj porobiły. Tak jak wcześniej w zwykłych pokojach była to broń obłosieczna, tak na Hasha okazała się to być rzecz zbawienna, dlatego że wciągała jego tirsy. Może teraz aż tak tego nie widać, ale normalnie by te tirsy leciały dosłownie po całym pokoju, byłby bullet hell, a tak to w znacznym tutaj stopniu zostało to ograniczone przez te czarne dziury, czy dzięki tym czarnym dziurom, bo to jest efekt, który mnie cieszy. Spowalnia te wszystkie łzy. No i już nie mówiąc nawet o tej fazie, kiedy on wysyła tirsy przez ścianę. Tam zobaczycie, jaka za chwilę będzie magia. Ja też starałem się wchodzić w sukubusa. O, zaczyna tę fazę właśnie. I tirsy lecą do niego. Niektóre wariują i już nie są żadnym problemem. Oglądałem odcinek Rywka z Tainted Losta, swoją drogą, kurczę, że on to za trzecim razem zrobił, dotarł do Hasha i prawie go pokonał i właśnie na tej fazie padł, bo się nie potrafił pozycjonować między tymi tirsami, tak żeby nie oberwać. Ja nie miałem tego problemu, dlatego że tirsy były wciągane przez czarne dziury. No świetnie, no powiedzcie, że nie. Ale i tak w dalszym ciągu podziwiam Rywka, że po pierwsze za tam chyba trzecim razem do tego momentu doszedł, a po drugie to... No, mógł komentować równocześnie. Ja tak tutaj się poddałem i musiałem jednak za którymś tam podejściem i jeszcze musiałem pół skupienie bez komentarza. Jak widzicie, użyłem sobie karty Chariot, bo poczułem się troszkę zagrożony w pewnym momencie. No i chciałem już mieć to z głowy. No i tutaj tylko trzymałem kciuki, żeby udało mi się dobić tego bossa i na szczęście udało się zabić Hasha, więc super. Co prawda nie zrobił efektu tych trąb powietrznych, tych wiecie, czy wodnych, takich kolumn dwóch. I tu się zastanawiałem, czy iść na Delirium, czy iść właśnie do katedry, żeby więcej bossów odhaczyć.
zobaczyć i ostatecznie zdecydowałem, że pójdę do katedry, dlatego że Delirium jest dla mnie poza zasięgiem jednak, z takim damage'em HP. Może by z jakąś tam szansą dało radę to zrobić, ale w tym momencie nie wierzyłem jeszcze w swoje itemy do końca i zdecydowałem, że lepiej na tym wyjdę, jak jednak zrobię sobie Isaaca i Blue Baby. I tu niestety koniec, umarłem, a tak naprawdę to nie, bo zrespiłem się i użyłem klepsydry, żeby jeszcze raz to zrespienie się mieć w ten sposób, tylko musiałem teraz uważać i nabić sobie te trzy ładunki, co w katedrze też mogło wyjść różnie. No niestety zaskoczyli mnie przeciwnicy, ci, którzy wysyłali kolumny światła, jakoś mnie, właśnie to było jedno oko bodajże, ale i tak mnie dorwało. No te kolumny to przed nimi nie mam jak się akurat zasłonić, jeśli już trafią mnie, no to jest klops. No i jak widzicie, klepsydra została odnowiona, więc jestem uratowany. Tu jakaś skrzynka złota, ale nic ciekawego w niej, do curse roomu nawet nie myślę, żeby wchodzić. Jeśli chodzi o Isaaca, to wydaje mi się, że na tym etapie już wyjdzie to bezproblemowo. Znaczy wtedy tak myślałem, tak samo Blue Baby, bo Blue Baby to nawet jeszcze łatwiej niż Isaac. No natomiast gdzieś tam miałem z tyłu głowy to, że może jednak udałoby mi się jeszcze Delirium albo Mega Szatana sklepać, gdyby udało mi się w DCS zdobyć fajne, znaczy gdyby po prostu w DCS pojawił się portal albo Dacki. Gdzieś tam miałem jednak w świadomości to, że nie poszedłem po haszu na to Delirium, ale liczyłem jeszcze, że się pojawi portal. To samo z Mega Szatanem, że może jednak jakoś tam uda mi się znaleźć metodę otworzenia tych drzwi. No i poszedłem w tym momencie na Isaaca. Jeśli chodzi o niego, to oczywiście wciągałem mu tirsy, że już połowę HP mu wziąłem. Tutaj bardzo szybko robił te swoje kolumny światła, więc trzeba było uważać. Dobrze, że akurat mnie nie trafiło. No i zabiłem go. Szybka walka to była, bardzo szybka. No i teraz The Chest. W The Chest, moi drodzy, bardzo, bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Są cztery skrzynki. Hemolacria. Tutaj jeszcze jabłuszko mamy. Jeśli chodzi o Hemolacrię, to jest doskonałe kombo z naszymi itemami. Zobaczcie, co się dzieje, po prostu to jest chore, chore to jest. Jeszcze tutaj item na odpychanie wrogów, no i kersta i jakieś gówniane. Ale zobaczcie, co się dzieje. W tym momencie zaczęło mi zacinać Isaaca, do tego ja zacząłem go stopować. No bo bądź co bądź, Isaac po prostu nie wyrabia, kiedy tyle dzieje się na ekranie, kiedy tyle tych portali się robi. Niszczymy dosłownie wszystko na hita. No i odzyskaliśmy stare efekty Kidney Stone'a, na przykład odzyskaliśmy, jak widzicie, co tam jeszcze, co straciliśmy przy Brimstone'ie. No wiele, wiele w każdym razie rzeczy tam, co nam Brimstone, że tak powiem, zepsuł. Traktor Beama też odzyskaliśmy. To teraz przy Hemolacrii wszystko się odwróciło i mamy wielkie tirsy, które eksplodują na Brimstone'y po całym pokoju, co się jeszcze odbija od ścian, jeszcze tworzy czarne dziury. No i tu jeszcze jest ok, zacina, jak widzicie, co parę pokojów, ale da się jak najbardziej grać. Natomiast jest pewien problem. Otóż ja mam tego Kidney Stone'a i problem się zaczyna w momencie, kiedy ja muszę go naładować, wiecie, przytrzymać, żeby ten Kidney Stone zaczął tak, żeby głowa zaczęła mi pulsować i żebym nagle strzelał seryjkami dosłownie tirsów. Tutaj pieniądze, pieniądze, wszystkie pieniądze sobie zbieram. No bo w tym momencie gra już dosłownie nie wyrobi. I to jest największy minus tego podejścia, dlatego że nie mogłem atakować, no i też nie miałem za bardzo co zrobić. Co zresztą za chwilę zobaczycie, tylko chciałem wam to wyjaśnić, żebyście nie zdziwili się, czemu na przykład stoję w miejscu albo coś. Teraz już mamy Blue Baby, no i Blue Baby bez problemu pokonałem w parę sekund. I już mam skrzynkę niestety bez portalu do Delirium. No i w tym momencie, moi drodzy, nie wiem nawet z czego oberwałem, ale gra się wyłączyła. Dosłownie to już był koniec, gra się wyłączyła. Skraszowało nam, ale gra tutaj jest w dalszym ciągu do kontynuowania. No jak widzicie, cofnęło mnie na sam początek do zebrania Hemolacria. Nie wiem czemu, ale był dziwny krąg na samym środku. No i po prostu musiałem te wszystkie itemy jeszcze raz zbierać i dotrzeć do Blue Baby, więc myślę, że tego wam oszczędzę. No a na kartce nie zaliczyło mi Blue Baby. Jakoś mniej więcej tutaj zdałem sobie sprawę z tego, bo nie mogłem atakować i zobaczcie. Głowa mi pulsuje, ja tego nie widzę. Myślę, że klikanie escape'a coś da i wyszedłem z gry aż i dałem później kontynuuj, bo zauważyłem, że no nie mogę atakować.
Nie mogę strzelać, jak trzymam przycisk, to nic się nie dzieje. Nie puściłem go, no a jak puściłem, to zobaczcie, co się stało. I tak bardzo dużo razy, aż Isaac znowu chrupie i znowu mnie cofa do momentu, w którym byłem ostatnio. A wyszedłem tutaj z gry, więc znowu ten pokój będę po prostu powtarzał. No i mniej więcej wyglądało to w taki sposób, że potrafiło mi wywalić znowu ten Kidney Stone i zaciąć pokój, wywalić grę. Dlatego szukałem jakiegoś sposobu, żeby temu zapobiec. Blue Baby zabiłem po raz kolejny. Jednak no, stwierdziłem, że nie zakończę jeszcze tej gry, bo to by było trochę słabe. I stwierdziłem, że poszukam jeszcze Dad's Key po piętrze, albo karty, która mi otworzy pokój do Mega Szatana. No bo jednak czemu by nie? I znalazłem taki sposób na Kidney Stone, żeby przechodzić od pokoju do pokoju i wyładowywać stopniowo te kule, zanim one wybuchną na Brimstone'y wszelkiego rodzaju, i mi się to sprawdzało. Jak widzicie teraz takie fragmenty, jak czyszczę jeszcze sobie tutaj piętro. Jak pojedynczo walnę jednym tam strzałem, o, jeden z Blessing, to nic się nie stanie. Wybuchnie sobie Brimstone i gry mi nie zacinam. Zacina mi dopiero wtedy, kiedy ten Kidney Stone za bardzo tutaj porobi robotę. No i niestety nie mogłem wyjść z tego pokoju i oberwałem los, temu dziwo, ale weszła mi tutaj moje wskrzeszenie. No i nie miałem już na loście tej klepsydry, musiałem sobie naładować od nowa i widzicie, teraz wyładowuję ten Kidney Stone, żeby mi nie zaciął znowu. No bo kurczę, zabiłbym tego Horsemana, gdyby nie to, że Kidney Stone mi wleciał i nie chciałem sprawić, żeby gra się znowu zacięła. A też wychodziłem co jakiś czas z gry, żeby zapisać stan, bo no bałem się, że mi wywali na amen i będę musiał jednak powtarzać wszystko, co teraz robię, i to niezbyt mi było na rękę. No, czyszczę tutaj pomieszczenia, ale w nich byłem już wcześniej, więc akurat tutaj nic bym nie znalazł nowego. Znaczy, pewne itemy później się jeszcze zdarzyły, powtórzyły, więc teraz dostałbym tam inne, ale tam się na koniec chciałem wrócić. Tutaj jeszcze ten pokój chciałem zobaczyć. No i znowu Kidney Stone, więc testowałem się jako Guppy bodajże, albo nie Guppy, ten. No po prostu z muszek chciałem rozwalić tutaj pana, jednego i drugiego, z gry wychodzę, żeby ją zapisać. Guppy'ego chyba nie miałem akurat, chyba miałem Belzebuba. No, dużo tych muszek było. Wyładowuję teraz Kidney Stone. Jak widzicie, za duże ryzyko zacięcia. Musiałem sobie jakoś radzić, więc jeśli macie takie problemy pierwszego świata, no to wiecie, co robić. No i tu jeszcze tylko się przeszedłem kawałek, zobaczyć, czy są nowe dropy, i o dziwo jest ten item prądowy, tak zwany, do tirsów, łączący prądem. No ale akurat nie planowałem go nawet na niego patrzeć, bo się bałem, że on zatnie jeszcze bardziej. Tutaj jeszcze zapisałem sobie dla pewności. No i właściwie całe piętro jest już wyczyszczone, więc mi tutaj nie pozostało nic innego, jak was pożegnać, a tutaj znowu wyładowuję ten Kidney Stone. Mam nadzieję, że moje podejście Lostem wam się podobało, Tainted Lostem. Dla mnie było to całkiem ciekawe doświadczenie, choć tak jak mówię, sam Tainted Lost nie robi na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia, bo czuję się, no, tak jakbym grał normalnym Lostem, tylko też trzeba kombinować. Jest trochę gorzej, drugi raz to samo, więc alternatywka nie powala. Aczkolwiek mimo wszystko nawet okej się bawiłem przy tym. Bo żeby Tainted Lostem wymaksować to wszystko, to widzicie, że trzeba się tutaj kampić na bardzo dobre itemy defensywne. No i trzeba zrobić sobie takie combo, które zone-shotuje bossów, pokoje, i już będziemy dosłownie, no, niepokonani. Tutaj nie wiem, po co wchodzę jeszcze, a secret roomów szukam. Secret roomów pewnie szukam po to, żeby Dad's Key jeszcze gdzieś wyhaczyć, ale no akurat mimo, że znajdę secret room, to nie wydaje mi się, żeby tam było coś rewolucyjnego. Chyba nawet tutaj będzie. Nie, jeszcze jeden pokój tutaj. No, dobra, jest. I żebraczek. Trzeba im dać trochę pieniążków, co? Mangetsu, po co ty to przedłużasz? Napiszcie mi proszę, czy wam się podobał taki odcinek, bo bardzo się starałem tutaj z komentarzem. Wiem, że trochę chaotycznie i może przeskakiwać mój głos od jednego do drugiego, bo nagrywam na przestrzeni czasu i montuję, żeby wszystko się zgrywało. Dzięki wielkie wam za oglądanie.
No to do następnego odcinka, co? Do usłyszenia. No i pa pa.